Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok po niedzielnej tragedii. Konrad Dopierała zmarł w wyniku rany postrzałowej twarzy. Jego zabójca, który potem sam do siebie strzelił, od rany postrzałowej głowy. Mężczyzna, który zastrzelił 30-latka w centrum Poznania, a potem sam odebrał sobie życie, posiadał pozwolenie na broń. Jednak w pewnym momencie zostało mu ono odebrane. I to z ważnej przyczyny. Uczestniczka tragedii, narzeczona ofiary i była partnerka zabójcy na początku zeszłego roku zaalarmowała policję, że ten zamierza popełnić samobójstwo. Natychmiast policjanci odnaleźli tego mężczyznę. Został on przez karetkę pogotowia przewieziony do szpitala i tam pozostawiony na kilka dni obserwacji. Po otrzymaniu wiadomości ze szpitala, że lekarze nie mają podstaw do tego, żeby nadal te obserwacje przeprowadzać, Wydział Postępowań Administracyjnych podjął decyzję o odebraniu mu tej broni, tych dwóch sztuk broni, a także decyzję podjęto o cofnięciu uprawnień. Mężczyzna odwołał się od tej decyzji, przedstawił pozytywną opinię lekarską. Policja jednak skierowała go na badanie do lekarza orzecznika, ale i jego decyzja była dla 30-latka pozytywna. Mimo tego, a było to w październiku 2022 roku, nadal nie zdecydowano się na wydanie tej broni. Nasi eksperci z Wydziału Postępowań Administracyjnych, można powiedzieć, nadal toczyli batalię o to, żeby ta broń w jego ręce nie trafiła. W trakcie tych działań administracyjnych nasi eksperci przesłuchiwali chociażby osoby z najbliższego otoczenia tego mężczyzny, by ustalić, czy przypadkiem nie istnieją jakieś powody, dla których on mógłby zrobić sobie krzywdę bądź komukolwiek innemu. Procedura zakończyła się 4 miesiące temu decyzją o przywróceniu pozwolenia na broń. Mieliśmy już związane ręce, nie mieliśmy innego wyjścia, byliśmy wręcz zmuszeni do tego, żeby mu tę broń wydać. Wiosną mężczyzna zarejestrował też kolejny pistolet. Tej broni użył, strzelając zimną krwią do 30-letniego Konrada. Młoda 20-letnia dziewczyna, która bezskutecznie próbowała temu zapobiec, wzywała pomocy, jest w szoku. W internecie ruszyła zbiórka na jej długą i intensywną terapię. O tragedii w Poznaniu piszą politycy. Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji robi to w szokujących słowach. Polityk na Twitterze skomentował tragedię z udziałem osób związanych ze swoją partią, bo zarówno zabójca, pracownik Urzędu Wojewódzkiego, jak i w przeszłości ofiara, pracownik Filharmonii Łódzkiej, należeli do ugrupowania Korwina. W cywilizowanym kraju, gdzie panuje wolność, panowie stają do pojedynku. Jeden wygrywa, drugi się usuwa. Czasem ginie. Jest arbiter, sekundanci, lekarze, kultura. W kraju barbarzyńskim, gdzie pojedynki są zakazane, często giną obydwaj, a kobieta zostaje sama. Ten wpis spotkał się już z potępieniem chociażby posłanek Lewicy. Jutro w programie Otwarta Antena będziemy dyskutować z zaproszonymi gośćmi o polityce dostępu do broni. Krzysztof Czub, Puls Dnia.